Rozwiążemy teraz jeszcze kilka przykładów, które oswoją nas z prawem rozpadu promieniotwórczego. Ten wzór jest następujący. Tutaj mamy to, ile atomów mamy na początku, czyli w chwili T równej 0, kiedy zaczynamy liczyć czas. A tutaj mamy stałą lambda, która jest charakterystyczna dla danego izotopu, podobnie jak okres połowicznego rozpadu. Spójrzmy na pierwszy przykład. Jest on następujący. Niech lambda wynosi 1 druga i chcemy znać okres połowicznego rozpadu. Chcemy, żeby on był wyrażony w latach, więc musimy lambdę wyrazić w latach do minus pierwszej. 1 przez rok. To są jednostki, w których wyrażona jest lambda. To znaczy, ile musimy czekać, żeby z początkowej liczby atomów zrobiła nam się jej połowa. Dobrze, niech, to oczywiście nie ma znaczenia, ale niech na przykład N0... Początkowa liczba atomów wynosi 100. Wówczas wiemy, że 100 razy E do minus 1 druga razy czas połowicznego rozpadu to jest 50. Podzielmy obie strony przez 100. Zostaniemy po tej stronie E do minus 1 druga razy czas połowicznego rozpadu, a po tej stronie 1 druga. Teraz zlogarytmujmy obie strony. Policzmy logarytm naturalny obu stron. Po tej stronie logarytm naturalny z e do danej potęgi to jest ta potęga, czyli mamy minus 1 druga razy czas połowicznego rozpadu. Po tej stronie logarytm 1 drugiej, czyli inaczej z własności logarytmu. Wiemy, że logarytm odwrotności danej liczby to jest minus logarytm tej liczby, więc tutaj mamy logarytm 2. I teraz już łatwo policzyć, że czas połowicznego rozpadu to jest minus logarytm z 2 przez minus 1 druga. Ten minus z minusem tutaj się kasuje i możemy policzyć, że jest 1,39 w zaokrągleniu. To jest około 1,39 roku. Czyli jeśli stała lambda wynosi 1 druga, to na to, żeby liczba atomów zmalała o połowę, musimy czekać około 1,5 roku. Dobrze, zobaczmy jeszcze jeden przykład. On będzie trochę inny. Otóż niech lambda będzie równe 1000 i wiemy, że naszej promieniotwórczej substancji po 1000 lat, tutaj ta lambda jest oczywiście w latach do minus pierwszej, tak jak w poprzednim przykładzie, wiemy, że po 1000 lat mamy 500 gramów naszego pierwiastka promieniotwórczego i pytamy, ile było na początku. Ile było w chwili T równej 0? Czyli tak, masa w dowolnej chwili, to jest masa w chwili 0, w chwili, kiedy zaczęliśmy liczyć czas, razy e do minus 1000 razy czas. Dobrze, teraz czas równy 1000 lat. Mamy masę po 1000 lat, to jest z jednej strony 500 gramów, a z drugiej strony to jest to, co było na początku, razy e do minus 1000 razy 1000 lat. Czyli to się równa masa, która była na początku, razy e do minus pierwszej. Stąd nasza szukana masa. To jest 500 gramów razy, mnożymy obie strony razy e, tutaj e do minus pierwszej razy e to jest 1, 500 gramów razy e. Ile to jest? E, czyli tutaj niestety taką okrężną drogą musimy sobie wyrazić eksponent z jedynki, 2,72 mniej więcej razy 500. Aha, czyli to jest 1359,14, czyli to jest około 1359 gramów, czyli 1,359 kilograma. Dobrze, czyli dla takiej lambdy, jeśli po 1000 lat mamy 500 gramów, to oznacza, że na początku mieliśmy 1,359 kilograma. Te przykłady i przykłady zrobione w poprzednich filmikach możemy sobie teraz podsumować. Otóż, znając lambdę, możemy policzyć czas połowicznego rozpadu i odwrotnie, znając czas połowicznego rozpadu, możemy policzyć lambdę. W naszych przykładach powtarzaliśmy ten rachunek kilka razy, ale możemy sobie teraz wyprowadzić ogólny wzór na związek między tymi dwoma wartościami. Otóż z jednej strony liczba atomów po czasie połowicznego rozpadu to jest połowa tego, co było na początku, a z drugiej strony zgodnie z prawem rozpadu naturalnego to jest tyle, co na początku razy e do minus lambda razy czas połowicznego rozpadu. Podzielmy obie strony przez liczbę atomów, które były na początku. Tutaj zostaje nam 1 druga, a tutaj zostaje e do minus lambda razy czas połowicznego rozpadu.
Teraz liczymy logarytm naturalny obu stron. Po tej stronie mamy logarytm naturalny jednej i drugiej, a po tej mamy minus lambda razy czas połowicznego rozpadu. Logarytm odwrotności danej liczby to jest minus logarytm tej liczby, więc tutaj mamy minus logarytm dwójki. To się równa minus lambda razy czas połowicznego rozpadu. Minus z minusem nam się redukuje i ostatecznie mamy związek, że lambda razy czas połowicznego rozpadu to jest logarytm z dwóch. To jest taki wygodny wzór. I to jest nasz pierwszy punkt podsumowania, a drugi jest taki, że z naszego wzoru, znając liczby atomów, czy w niektórych przykładach posługiwaliśmy się masą, a nie liczbą atomów, ale to akurat nie ma znaczenia, ale znając ilość pierwiastka promieniotwórczego w jednej chwili, możemy policzyć, ile pierwiastka promieniotwórczego mamy w innej chwili. W jaki sposób? Już bardzo prosto. W chwili T1 mamy tyle, co na początku, razy E do minus lambda razy T1. W chwili T2 mamy tyle, co na początku, razy E do minus lambda T2. I teraz, jeśli podzielimy drugie równanie przez pierwsze, to mamy, że liczba atomów w chwili T2 przez liczbę atomów w chwili T1 to jest E do minus lambda T2 minus T1. Czyli N w chwili T2 to jest N w chwili T1. Razy e do minus lambda, razy różnica T2 minus T1. No. I robiliśmy takie przykłady. Wiedzieliśmy, ile jest na początku i pytaliśmy, ile będzie po jakimś tam czasie. Albo wiedzieliśmy, ile było na przykład po 1000 lat i pytaliśmy, ile było na początku. Ale tak naprawdę możemy, znając liczbę atomów w jednej dowolnej chwili, obliczyć liczbę atomów promieniotwórczych w dowolnej innej chwili.